Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do Gothica. Jak dalej tak sobie obserwuję właśnie tamte odcinki, jak to mniej więcej wygląda, to wow. Naprawdę to jakoś w miarę wygląda. I mogę to nagrywać. Jestem naprawdę zadowolony, że mogę w końcu ruszyć tego returninga. Ale busy. Aż ze szczęścia lewitowałeś, co? Okej. Oczywiście wszystkie skrzynie pootwierałem poza wizją i z każdej był piorun. To jest osobny slot. Dobra, wszystko się zgadza jak najbardziej. Ja jeszcze pewnie skorzystając z okazji, że mam trochę bardziej wolny czas, to sobie ponagrywam tak. Może jeszcze tak z 3 odcinki? 4? Zobaczymy, jak to będzie. Aha, to było winda na dół. Demoniczny szkielet wojownik. Kurde. Dawaj swoje przeklęte miecze. Oj, dobra. W sumie gdybym miał te 60 FPS-ów faktycznie non-stop, to on nie był łatwiej by mi się walczyło i przyjemniej. Ale to znowu będę się powtarzał, że znowu narzekam na swój sprzęcik. A to też, jak powiedziałem, tylko kwestia czasu, zanim będzie nowy. No tak. Przełącznik numer 1. Przełączył coś tutaj i pojawiły się demony. Aha, to się tutaj otwiera. Tak, pamiętam. Dobra, ale wystarczy gro, już wiem o co chodzi. Ja widzę, że jakieś tutaj mikstury i to jakiś tam jest eliksir i to chyba jeszcze na manę. Nie za dużo was przypadkiem. Mafia. Tak to się załatwia. Zresztą będę robił te eliksiry na manę, znaczy te mikstury na manę, które podwajają nam ilość many. Zwłaszcza kiedy wykonam misję dla opiekunów, znaczy wykonam misję dla opiekunów wszystkich i będę miał te 450 many, to za każdy taki eliksir będę dostawał 900 many. Aha, to chyba tylko przeciwników porozpiło. Albo że się nie wczytali od razu. No. That us. Chociaż ja tam orków nie wolę. Wolę inne. Inną rasę. Swoją drogą matury coraz bliżej. Ja się tylko powstrzymuję, żeby nie kupywać Guild Warsów zanim nie napiszę matur. Bo jednak gotyczka, to gotyczkę nagrywam na kanał. Kamera mi... nie wiem co mi chce zrobić. Tam powiadać się. A ja powiadam, że raczej tam nie pójdę, tylko pójdę tą drogą. Wrócę się. Mam wrażenie, że znowu o czymś pominąłem, że tam powinienem iść w następnej kolejności, zanim coś jeszcze zrobię. Tylko czy dobrze pamiętam i czy dobrze kombinuję, to już nie wiem. Zaraz się przekonamy. Dobra. Bo chyba najpierw musiałem się udać właśnie w to miejsce.
I tak w ogóle, mam jakieś swoje przemiany w coś? Krwiopice? Mam krwiopice. Zaraz się przekonacie, o co mi tak naprawdę biega, ale nie wiem, czy mi się... Returnik nie będzie crashować, czy goticzek calutki. Kiedy będę chciał się przemienić. To może... Może być problemem. Dobra. I z jednym damy radę. Gdybym miał kryta na 100%, to taki przeciwnik też bym zdejmował na 3-4 ataki. O, jak będzie Urizel jeszcze w moich rękach, to to jest totalnie. Naprawdę źle mi się te miejsca kojarzą, bo właśnie przez to miejsce nie mogłem skończyć Mroczych Tajemnic. Chociaż kiedy to minęło, kiedy tę serię musiałem zawiesić, a save'y na wszelki wypadek zgrałem sobie na swój dysk na USB. Może tak pewnego dnia będzie mi się chciało pobawić i pociągnąć tą serię tam przez te kilka odcinków. Ale póki co jakoś tak czasu zbytnio nie mam, żeby w takie rzeczy się pobawić. Tylko szkielety. Dobra, macie, bo... Mana mi się aż na to odnowiła. Masz jeden z mocniejszych szkieletów. Ha. Teraz jak patrzę, to to many nie ma. Maczy nie ma, tylko wytrzymałości. Dobra, mięska. Jedziemy, jedziemy z tym koksem. Coś jeszcze? Jeszcze mikstury. W razie czego mam jeszcze trochę tych eliksirów. Serafisów ma pełno. Serafisu powinienem zrobić sobie ten mikstury wytrzymałości. A po co kupywek? Po co mam przepłacać? Ja mogę sam zrobić. A, tutaj jakieś... Jakieś zwoje są. To jest smutne, ale on ma... Większy zasięg ataku niż ja. Okej. Dobra, daliśmy jako taką radę. Dobra. To jest pierwszy chyba z trzech, czterech przełączników, które muszę użyć. Ciemniak szybki jak najbardziej na tak, bo dążę do tego, żeby mieć jak największą ilość many w tej grze. W końcu jesteśmy magiem. Jakiś zwój. Szkoda, że nie jakiegoś tam uzdrowienia, leczenia, czy czegoś tam. Kurę. Gdyby nie popełnił tego błędu z Galahadem, to byłoby pięknie, ale dobra. Aha, bo tam jest dalej przejście. Dobra. Okej. W sumie troszeczkę więcej siły. Są takie... Na dwa krety by padał. Jednym krytem prawie mu zajmuje połowę życia. Jestem przypakowanym magiem, który się pogni z tymi kulami. I to jest chyba naprawdę prawidłowe określenie na moją postać. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zbierzcie się w jedno miejsce. Okej. Ale wyciągnij to broń. Masz tu człowieku, że musiał się obronić. Okej. Okay. Dobra, kolejny szkielet padł. Przeklęte miecze, przeklęte miecze. Mikstury coraz bardziej na wykończeniu. O,
Jednak mogę zrobić sobie zapaść ich mikstur i mogę sobie połazić po tych kupcach i poskupować energię spolne, to bym sobie przynajmniej więcej eliksirów zwiększających statystyki bym zrobił. A teraz muszę naczekać. Jeszcze bagna mi zostały w starym obozie bractwa. Muszę je przejrzeć. Nie chciałem tam robić zbytnio nic, ale tam troszeczkę pochodziłem w miejsce, gdzie już wybijałem. I też się okazało, że naprawdę sporo tam... No, stare monety zawsze spoko, bo doświadczenie. Że naprawdę sporo tych roślin na samym początku pominąłem, ale... potem się dowiedziałem, że tam jest jedna misja fabularna, którą trzeba zrobić. To stwierdziłem, że exploring taki całkowity tego miejsca sobie zrobimy podczas nagrywania. Bo nie chcę robić aż takich cięć. Bo to jest w sumie ważne, żeby pokazać. Mogę wam tylko powiedzieć, że musimy po prostu ruszyć tam kilka misji z opiekunami. Wtedy będziemy mogli. Okej. A masz, orku? Nie masz mikstury leczniczej. To bardzo, bardzo źle. Oj, to tylko jeden ten mi został. Źle, 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 źle. Naprawdę źle. Dobra. Ty też masz kielec. Nie czuję się jakoś zbytnio wyróżniony. Kurde. Dobra. Okej. Daliśmy radę. I co, czy to będzie ostatni przełącznik, który trzeba będzie przełączyć? Czy nie? Czy trzeba jeszcze jakiś? Mam nadzieję, że ostatni. Jak jest tam z czasem? Ja to jeszcze tam mam z 8 minut nagrywania. Dobra. To jest spoko, naprawdę spoko. Aha, dobra, to tutaj teraz można wejść. W porządku. Coś tutaj jest. Tutaj jest jakiś... mikstura? Orkowa mi... Nie no, orkowych to ja nie chcę całkiem. Czy wiecie, może to przerobić, które nam... O, pierwszy korea z mikstura many. Można je tam przerobić mimo wszystko na... mikstury, które nam dają plus 2 do zręczności i plus 2 do siły, ale odejmują nam 12 punktów many. A gram przecież magiem, no mana jest najbardziej istotną sprawą dla mnie. Nie wiem co z tymi orkowymi miksturami zrobić, chyba z tego co wiem to raczej mi się już nie sprzedadzą, nie będę mógł z nimi zrobić nic ciekawego. Ale... chyba nawet nie ale, naprawdę nie będę w stanie nic z tym zrobić, mogę je tylko jedynie sprzedać, albo... trzymać kilka sztuk. Dobra. Kuszmy jednego i drugiego. Chodźcie, chodźcie. Dobra. Tak się załatwia sprawę, kiedy gramy magiem. Zwoje. Nie, tego nie potrzebuję. Leczenie średnich ran. Dobra, no troszeczkę tego mam.
i z tego co wiem, tutaj będą naprawdę niezłe jajce, żeby to przeskoczyć. Nie chcę tu sięgnąć, dobra. No właśnie, to jest problem. Dobra, muszę zrobić krótkie cięcie, żeby zabezpieczyć materiał. Przezorny zawsze ubezpieczony, a więc ludzie, nie zdajecie sobie sprawy, ile razy dostałem tutaj crasha. Oh fuck. O. I nie wiem, czy jak sobie tutaj z tymi gościami poradzić. Po pierwsze, czy jest coś, co mogę zrobić? Aktualnie nic. Dobra. To patrzcie, na wizji robimy po prostu coś takiego. Chciałem jakoś tam ich obejść, ale widzę, że to będzie naprawdę ciężkie, jeżeli nie mamy miksur. Dobra, jeszcze raz. Oh fuck. Nie ma żadnej mikstury. No i właśnie, to jest ten problem i nie wiem, czy ja to nie będę musiał zrobić wszystko poza wizją, bo muszę naprawdę tu szybko reagować i na pewno będę musiał to powtarzać, bo naprawdę sporo ilość razy. Sami widzicie, czasem się nawet nie uda przez to przeleczyć pod postacią krwiopijcy. Ale dobra, myślę, że... Znaczy nie będę jeszcze kończył odcinka, po prostu jeszcze tutaj ich pokonam. Ale to poza wizją. Dobra ludzie. Za drugim razem mi się udało od razu. Bo za pierwszym razem dostałem po prostu crasha. Wow. Moc run. Ej, no to jest naprawdę dobra broń. Naprawdę dobra broń, ale jak zaraz będę miał Uryziela, to raczej mi po co taka broń w takim miejscu? Zwłaszcza, że na Umarlaków ta broń, którą obecnie używam, jest o niebo lepsza. Zwłaszcza, że tu nie ma słabych Umarlaków. Nie wiem, co tutaj magiczne strzały robią, ale jeżeli coś tutaj robią magiczne strzały, to możliwe, że będą przydatne na coś. O, mikstura życia. Ale tę mikstura życia będę sobie chował póki co. Się tak właśnie rozglądam za miksturami, może jakieś tutaj są. Dobra. Skórzany mieszek, strzała, łóżk wierzchowy. Na 414. A! Patrzcie, a wyjście da. Ale wskoczyć za pomocą akrobatyki już za cholerę się już nie da. Ej, tutaj znowu ci orkowie. Masz. Mana plus 3. No nieźle. Ciekawe, czy potem na samym początku dostawaliśmy manę plus 1 za taki bonus. Teraz dostajemy plus 3. Ciekawe, czy w późniejszym etapie jest możliwość dostawania many na przykład plus 6. O kurczę.
tutaj jest pułapka. No chodź, Judaku. Aha, która tam nie pokonuje od razu, tylko zadaje obrażenia tym czasowe. A warto zapamiętać. Dobra, idź bez i. Ha, i gdzie u licha jestem? Jestem, kurczę, tutaj. Dobra. Okej. No, daliśmy radę. jakieś pieszą smowę, nie chcę bełtu zbierać. A kurczę. Musiałem sobie troszeczkę oddalić mikrofon. Ale naprawdę, ten mikrofon, och. W ogóle mam zmieniony głos, jak tak... Nie wiedziałem, że tak mój głos właśnie brzmi podczas nagrywania. Chciałem jednego, nie wszystkich naraz. Nie. O kurczę. Już musiałem zmarnować tę miksurę. A tam są demony. I z demonami, aczkolwiek będzie jakiś problem. Hej, a żeby to jakieś tam demony były. Dobra. To były nawet o wiele groźniejsze bestie. Dobra, może. Dobra, zrobimy tamtą grupkę szkieletów i powchodźmy w te miejsca. Popatrzmy. No, dzień dobry. Dobra, maksymalne skupienie, żeby... Nie oberwa się tego pana. Bo jednak bardzo mocno biją. Gites. Kurczę. Damy radę. No, to się już nazywa skill, ludzie. To jest po prostu czysty skill w czystej postaci. Dobra, i pijmy tą zręczność, jak już jestem tak w ekwipunku. Mam 86. Potrzebowałbym przynajmniej 110. Chyba samych przedmiotów byłbym już w stanie uzyskać takową ilość. Więc nie jest już źle. Taki zwój. Kamień runiczny. Mikstura życia, mikstura many. Czyli spoko. Oj, a tam jest naprawdę silna obstawa. No nie, to całutkie combo. Dobra. Powinna jeszcze mana wskoczyć. Za taki spam, jaki zrobiliśmy właśnie w tym momencie. Dobrze, że mięska sobie przynajmniej usmażyłem. Mam przynajmniej możliwe przywracanie sobie punktów wytrzymałości. Samymi punktami wytrzymałości to nawet mogę sporo... Znaczy daleko zajść. Chciałem powiedzieć sporo zajść. Czemu jak się tak to skaleczysz? Skaleczyć. Ech, nie wiem. Ja naprawdę często i sporo kaleczę w nagraniach. Dobra. Topór bojowy. Chyba to jest... Nie, tutaj jest jakaś ten mikstura, która nam zwiększa manę. A, no to spoko. Plus 2. To ile już mam? 311.
No nie jest źle, nie jest źle. I co? Tutaj już będą dimony, z którymi trzeba się zająć. I tutaj jeszcze inne mikstura many. No naprawdę, tych mikstur to sobie już naprawdę poznajdywałem. Aha, to było zejście tam. Dobra, to w następnym odcinku tutaj wchodzimy, ludzie. No. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!